No to idziemy z karuzelką. Co tu bierze? O, Jace z mieczem. Mój ulubiony pierwszy pick, ale niestety nie udało się. Więc tak naprawdę naszym trzecim pickiem będzie Blitzcrank z Negatronem. Generalnie staram się w obecnym patchu brać po pierwsze miecz, po drugie łuk, po trzecie cloaka, czyli płaszczyk albo muszelka, jak to mówią Polacy. No, troszkę wygląda jak muszelka, ale no wiecie, nie jest to muszelka. No i dobra, zaczynamy od tego, no znaczy tak najprawdopodobniej w Brawlera, czyli naszego Blitzcranka sprzedamy, z racji tego, że on jest naprawdę kiepski na brązowym poziomie. A ma bardzo duży power spike na srebrze, bo ma przeskok ze 100 damage do 450 na ultimate, ale jest bardzo mała szansa, że będziemy mieli takiego gościa na srebro na rozpoczęcie drugiego chaptera, więc raczej jest to nie do zrobienia. Przeniesiemy sobie na planszę w tym momencie po prostu Dariusza i Nidalee, że sobie bez problemu poradzą z tymi stworkami, a tak naprawdę jeśli nie dostaniemy tutaj złota, to sprzedajemy sobie Blitzcranka i kupujemy sobie Tristana i Kha'Zixa. Kha'Zix jest bardzo grywalny, Tristana jest dosyć średnia, no ale to wiecie, nic z tym nie poradzimy. Że średnia, jest naprawdę kiepska. Tak naprawdę tylko na early game się nadaje. Co my tu mamy? Co nam będzie w bokcie? Złoto! Dobrze. Czyli nie musieliśmy sprzedawać pana Blitzcranka. Bardzo dziwny sklep nam się trafił. Teraz tego Blitzcranka na pewno sprzedamy. Dwa Braumy kupimy, bo to jest bardzo duża szansa, żeby dostać ten upgrade. Mega ciekawe to jest. Fiora, Blade Master, no Graves do Tristana. Byśmy musieli upgrade, żeby to miało jakikolwiek sens. Wstawimy sobie tego Kha'Zixa. Oni sobie tutaj w trójkę poradzą. A, no to jest ciekawe. No, Ahri też nie jest tak naprawdę jakaś słaba. No, że trzeba było tak naprawdę sprzedać Tristana, kupić Ahri. Zaraz zobaczymy. Co to wypadnie? Przedmiotnik. Dobra, kupimy tą Ahri, zobaczymy co z tego wyjdzie. Niestety kombinacja tych dwóch przedmiotów naprawdę nie jest dobra, więc nie będziemy tutaj nic upgrade'ować. A mamy opcję zapgrade'owania sobie Variusa. Przepraszam, Dariusza. I mamy kolejne dwie postacie do dwóch par. Ale to nam nic nie da niestety, więc tak naprawdę tutaj wstawimy sobie Ahri, która ma bonus od Wilda. I to by było na tyle, niestety. Poczekałem zresztą rund. Twisted Fate'a, nie wiem czy będziemy chcieli kupować Morello na Dariusz, niestety to jest duży problem. To uniemożliwi nam leczenie się z swojego własnego Dariusza, na szczęście nasz użyje swojego ulta wcześniej. Albo i nie, ale to było mega dziwne. Ale to było mega dziwne, byłem przekonany, że mój uruchomił ulta pierwszy, ale jednak wykonanie tego ulta było jakimś cudem wolniejsze. Ciekawe o co chodziło. Jest Braum. To jest bardzo duży buff dla nas. Bardzo duży. I tak naprawdę teraz... No wiecie co? Chyba zrobimy tak. Wstawimy po prostu ich dwóch. Arisa będzie siedziała z tyłu. Kupimy Varusa na pewno. Varus jest... Myślę, że silniejszy od Ahri. Nie. Ahri będzie silniejsza, bo szybciej będzie robiła tego ulta, więc zatrzymamy sobie w taki sposób. Kupimy sobie jeszcze Vayne, jakbyśmy chcieli robić Rangerów. Tu mam naprawdę dobry frontline. Kolega ma dwóch Sorcererów. Kasadina, no nie, to jest okej dla nas. Niestety Braum nie mógł tego wykonać swojego własnego ulta. To był duży problem. No, powinniśmy tutaj... wytrzymać chyba napór, tak mi się wydaje? No, niestety, nie trafił. No cóż, trudno. Trudno, troszkę nas to kosztowało golda. Nic na to nie poradzimy. Drugi Kasadin. Druga Vayne. Dobra, sprzedamy Ahri. To jest za dużo kasy. Wstawimy sobie dwóch Rangerów, bo potrzebujemy w tym momencie
jakiś damage, żeby ktoś tutaj zadawał jakikolwiek damage. Można zastanowić się nad położeniem Needlessly Large Road, żeby dodać damage do Varusa na jego ultimate. Ale powiem wam szczerze, jedną rundę przed Karuzelem to raczej tego robić nie będziemy. Kolega ma dwie upgrade'owane jednostki. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Zobaczcie, ta tarcza tutaj nie działa tak jak powinna. I to by było na tyle. Kupujemy tego Rengara? Chyba tak. Zamiast Kha'Zix'a. Zamiast Kha'Zix'a. Teraz tak, w co celujemy? Bardzo celujemy w łuk. Więc bierzemy tego sobie Rengara tutaj. Jest w ogóle taka opcja, że dostaniemy trzeciego Rengara. I zostawimy go po prostu. Zostawimy go po prostu. I... no i to tyle. Zawsze lubię nagrywać dla GameTuna, bo to jest... daje mi taką troszkę szerszą perspektywę, bardziej się mogę zastanowić nad grą. Więcej porozmawiać ze samym sobą. Czyli tak, mając Rengara z łukiem, możemy go stworzyć w Rageblade'a, co jest dla nas dużą opcją, tylko tak naprawdę nie będziemy jeszcze rzucać się z upgrade, dobrze. No kurczę, okej, teraz trzeba się zastanowić, bo musimy mieć 10 golda, to na pewno. Chyba jednak sprzedam te Rengary. Nie trzeba kupić Varusa. Dobra, sprzedamy Rengary. Kupimy Varusa. Zrobimy Rageblade'a tutaj, jak na razie. Żwain też by było ok, w sumie z tym Rageblade'em. Zobaczymy. Znowu nam Kassadin przeszkadza w Braumie, który bez swojego ultimate'a jest naprawdę dosyć kiepski. No, niestety, to nam pokrzyżowało bardzo plany. To nam bardzo plany pokrzyżowało. Mamy 82 HP. Nie jest za dobrze. Nie jest za dobrze. Potrzebujemy jakieś upgrade'y. Celujemy tak naprawdę z tego, co nam się tutaj układa. To możliwe, że będziemy szli albo w shapeshifterów, albo w rangerów. Ale wygląda na to, że chyba jednak w rangerów. Tak mi się coś wydaje. Jest też Kha'Zix. I Jace. No i to jest teraz ciekawe. Co my tutaj zrobimy? Zrobimy tak. Kha'Zix będzie ciekawszy. Przeniesiemy sobie tak. No nie, dobra, jak ktoś nie gra Kha'Zixem, to powinien być ok. Ile mamy golda tutaj do sprzedania? Gdybyśmy tak naprawdę sprzedali wszystko oprócz tych dwóch. To jest 2, 4, 6, 8, 9. Wygramy to. No nie, kolega ma 5, 5 level. To nie wygramy. Ma Kha'Zix oczywiście. Dobra. Sprzedajemy wszystko oprócz Ashki. Bardzo dla nas ważne po prostu, żeby jak najszybciej zdobyć to złoto. Powiem wam tylko, zrobimy jeden błąd. Tak naprawdę. Tego Kha'Zix'a było sprzedać. Tego Kha'Zix'a trzeba było sprzedać. I zostawić sobie Dariusza. Bo jeśli gramy rangerami, to bardziej nam są potrzebni knighti niż ten Kha'Zix. Więc to był duży błąd. To był duży błąd. W czterech tutaj jednostki upgrade'owane powinniśmy sobie bez problemu poradzić z tymi panami, golemami. Szczególnie, że nasz Braum będzie tutaj tankował. Więc nie ma żadnego problemu. Nie wiem, czy kolejny błąd tak naprawdę. Może trzeba było sprzedać, znaczy kupić tego, przepraszam, wymienić Kha'Zix'a na Ashkę, sprzedać Kha'Zix'a, mieć 32 golda. Tak naprawdę. Tak sobie myślę w tej chwili, że to byłaby lepsza opcja. Bo tak ciągle zostaliśmy na 20 golda i nam to niewiele dawało.
To musimy zlevelować. No jest Dariusz. Szwana. A wstawimy Aszkę, to na pewno. Tą Szywanę trzeba by kupić, to sprzedamy. Tak naprawdę najbardziej tutaj szukaliśmy Sejuani. To było dla nas najważniejsze. Ale jest dosyć dobry power spike. Coś byśmy musieli zrobić z tymi itemami. Tak naprawdę myślę, że powinniśmy położyć w tej chwili na Kasadinie po prostu Giant's Belt. Bo i tak będzie on sprzedawany, nie pasuje nam w ogóle do kompozycji. Kolejny Varus, raczej nie ma sensu. No dobra. Moglibyśmy sprzedać Kasadinę, włożyć sobie drugą Vein. I to by nam dało cash. I tak myślę, że zrobimy. Trochę to dziwne, ale tak zrobimy. Problem tylko teraz z tym przedmiotami jest, że tak naprawdę na Aszce możemy położyć sobie Cape'a, bo najprawdopodobniej będziemy robić na niej Magic Resist albo albo nawet Scimitar, w sensie Curse Blade. No, to opcja jest ona, ale zobaczymy. Teraz najfajniejsze jest to, że te Aszki, zobaczcie, atakują zawsze w jeden cel. Więc zawsze z tym true damage wchodzi o wiele szybciej. No, ładnie, ładnie. Udało się. Varus szybko bardzo ładuje manę z tym Rage Blade'em. Zadaje ogromne obrażenia. Kupimy tego Varusa tak, żeby po prostu nikt innego nie miał. Co tu się dzieje? Nic się nie dzieje tak naprawdę. Nic z tego nie chcemy kupować, nic nam nie pasuje tutaj do kompozycji. No może Lissandra, jakbyśmy w elementalistów szli. Ale podobają mi się te dwie Vein, które razem na razie strzelają. Więc tak naprawdę, co moglibyśmy sobie zaplanować, to, że sprzedamy Varusa, kupimy Lissandrę, jeśli wygrywamy. Jeśli przegrywamy, sprzedajemy Varusa, kupujemy Lissandrę, więc i tak to zrobię. A w przypadku przegranej, sprzedam sobie Dariusza, tak myślę. No, jest trzy itemowa Aszka. W ogóle ma czterech rangerów, więc to za nas duży problem. No niestety. Niestety. Może trzeba było sprzedać Nidali. No zobaczymy. Mamy Negatron Cloak i mamy Belt. No dobra, zrobimy sobie Moralo. Na Sejuani byłoby idealne, której jeszcze nie mamy, ale staramy się zrobić tą Sejuani, no bo mega nam pasuje do kompozycji, tak naprawdę. Więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Bardzo ciężko będzie, bo musimy tak naprawdę znaleźć sobie Kindredy i Sejuani. To jest duży problem. W tej chwili to Morello. Bardzo przepraszam. Prawie, że nie mamy nikogo do włożenia, ale zrobimy sobie tak. I włożymy Morello na Lissandra jak na razie. Nawet na dwie Lissandry. I sprzedamy tego Jace'a. Tak, sprzedamy Jace'a. Dobrze, jest zelony Morello na bardzo dużą ilość targetów, więc to nam bardzo pomoże. I bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Morello, Jace... Jace, Rek'Sai, to nic nam z tego nie pomaga. Sprawdźmy, czym ludzie w ogóle grają. Tutaj mamy elementalistów.
Tu mamy gunslingerów, o dziwo. A tu mamy demony, magowie. Tu mamy rangerów, którzy nam przeszkadzają. I reszta nam nie przeszkadza, więc tak naprawdę nie musimy się nawet zmienić. Ale już ma Sejuani, ma dwie Ashki, ma dwa Kindredy. No to jest duży problem. To jest duży problem, wam powiem. Coś spróbujemy z tym wykombinować. Duży damage, ale... Czy damy radę? Damy radę, ale fart. Nie! Zobaczcie, 34 HP i 9. Ale nie fart. Kenena kupimy, bo nam pasuje do elementalistów, jakbyśmy bardzo chcieli. Jest Sejuani. Jest Sejuani, to jest super. Mamy w tej chwili 4 glacjale. Sprzedamy tą Lisandrę. Wstawimy sobie na Sejuani, tak. Jak będzie potrzeba, to jeszcze sobie te Lisandry znajdziemy, to nam nie powinien być problem. Przestawimy w tym momencie Vayne na środek pola. Dobra, na normalnego gracza będziemy przestawiali tą Sejuani także na prawą stronę, żeby zaczynała w linii frontowej. Pamiętajcie, że jesteśmy dosyć nisko na HP. To jest duży problem. Dobrze, użyłem swojego ultimate'a. Nie ma tragedii. Druga Sejuani, Mordekaiser. Braum. Jest Kindred. Okej. I... Tak. No niestety, tutaj nic nie poradzimy. Trzeba było zmienić jeszcze troszkę lekko pozycjonowanie, ale to mój błąd. Ale nasz Kindred nagle zniknął. Ale teraz dostaliśmy dużego Power Spike'a, bo mamy 4 Rangerów. Mega dużo to zmienia. Sprzedamy sobie wszystko, żeby wjechać z powrotem na ekonomię. Ocie jasny gwint. No i teraz mamy zagwozdkę, wam powiem. Chyba ten Kindred nie daje aż tak dużo, jak potencjalnie ten pan z tą panią. Więc zrobimy sobie w taki sposób. Ten Dragon Claw, znaczy ten Chain Vest, no chciałbym położyć na Sejuani, ale to bardzo zależy od tego, co dostaniemy na karuzeli. Zaraz zostawimy tak, jak zostawimy. Sprawdźmy, co się dzieje u tego gościa z Rangerami, gdzie on jest. No nie ma jeszcze drugiej Sejuani. Nie ma trzeciego Kindreda. Kurczę, no można by było chyba jednak rolować, nie wiem, się coś zdaje. Sam nie jestem pewien. Sam nie jestem pewien tutaj. Jak stoimy, 59 HP. 40 golda. Czy on będzie rolował? No nie, no nie ma golda. Nie będzie mógł rolować. No, ale wyrolował. Jasny gwint. O, i nikt inny w to nie celuje. Ja tego jednego Kindreda jeszcze powinienem dostać bez problemu. Więc wydaje mi się, że przystopujemy. On nie będzie rolował już teraz po Sejuani, bo nie ma za bardzo golda. Więc możemy przystopować tutaj sobie, zbudować tą ekonomię. Gram przeciwko niemu. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Mamy Guardianów, więc na innych Rangerów to jest akurat bardzo dobre. Zobaczymy, co wyjdzie. Ta Sejuani nasza, no musi się odpalić. No musi się odpalić jak najszybciej, no niestety. Po ptakach. A, odpaliła się. Git. No to teraz mamy szansę. Na, i to jest wąpierz pogrzebany. Kindred na srebrnym jest dosyć ciężka do zabicia, bo ma dużo HP. Więc niestety, 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 niestety. Mamy, pamiętajcie, mamy pancerz, czyli moglibyśmy zrobić Guardian Angela. Niestety zniknął nam miecz.
Więc co byśmy mogli zrobić? No nic. Weźmiemy po prostu sobie kolejnego Magic Resista. Ten Disarm nie jest za dobry. Nie będziemy go kombinować, poczekamy na Raptory. Nie podoba mi się to. Naprawdę mi się to nie podoba, co tu się dzieje, ale no co mogę poradzić. Poczekam na Raptory z tymi kolejnymi dwoma itemami. Nie wiem, czy nie powinniśmy tak zmienić, żeby on od razu wylądował. Bardzo potrzebujemy te aszki i... Konie, trafił Sejuani, nie wierzę. O, nie wierzę. Przecież on miał 10 golda i trafił Sejuani. Dwa razy. No to się nazywa nie fart. Oj. Dobrze, odpaliła się. Ładnie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Kupimy sobie tego jednego Brauma. Nie ma szans, żebyśmy zrobili go na złoto, bo im wyższy level, tym gorzej, żeby tier 2 dostać. Tier 3 możemy tak naprawdę celować w złoto, ale to by było na tyle. Dobra, no nikt już się nam tutaj nie spieszy. Więc poczekamy. No, koleś już dostał te Sejuani. Co? On tu wjeżdża w Kindredy? O nie. O nie. Dlaczego on to robi? Dlaczego on to robi? Ma tylko Varusa. No okej. Okay. Ma Mordekaisera, no. No nie wiem. Zobaczymy. Elementalisty. No niestety. Ciężko by to było wygrać z tym brandem. Ten brand zadaje ogromną ilość obrażeń. Szczególnie przeciwko rangerom. Sprzedajemy, to sprzedajemy. Sprzedajemy. Poczekam na level z następną okazją. W sensie po raptorach. Nie dostał kolejnej... W ogóle Varusa, okej. Okay. Ale do kolejnego Kindreda nie dostał. ...38 HP mamy. Ciekawa gra. Dosyć dużo dostaliśmy damage'u w early mid game, czyli tam w stage 3 tak naprawdę. Dosyć niepotrzebnego. O nie. No to jest katastrofa. To jest absolutna katastrofa. My bardzo potrzebowaliśmy itemy. Mega bardzo potrzebowaliśmy itemy. I teraz nam nic z tego nie wyjdzie. Kurczę, no. No nie dobrze. Szkoda, że się Kindred nie odpaliła. No jakby się Kindred odpaliła, to byśmy to wygrali. Bo nagle byśmy damage zadali. Zapgraj na aszce. Ciekawe możliwości, że tak powiem. Jest Kindred, ok. No to teraz jest git. Kurczę, no. Tą Kyle trzeba będzie chyba wrzucić jednak. Srebrny Yasuo. Ok.
Okej, to się robi nieciekawie. To tyle powiem. Na szczęście tutaj możecie widzieć, jak bardzo potężna jest. No jedź. Nie. O, ale fart. Dobra, czy my coś jeszcze potrzebujemy do upgrade'u? No. To jest tam jakiś upgrade. Te serdzewanie nam potrzebne są, ale to jest mała szansa. Dobra, już jadę, to już jadę. Dobra, okej, opłacało się. Opłacało się, niepotrzebnie tą Aszkę sprzedałem, ale się opłacało. Bo teraz mamy srebrnego Panteona i to nam będzie bardzo pomagać ze wszystkimi. Ciągle ta Sejuani nieszczęsna nam wisi tutaj nad karkiem. Ale nic nie poradzimy. No dobra. Ciągle możemy tego disarma zrobić. Ile jest combined itemów? To jest IE. Czyli Infinity Edge. Nie ma miecza oczywiście. Nie wziąłem. Jasny gwint. No nie, no dobra. Wygląda to naprawdę kiepsko. Zrobimy sobie po prostu Ionic Sparka, który w pewnym sensie nam trochę pomoże. Z Fantomem. I wstawimy go sobie na... Na Varusie? Czy na... Nie, wstawimy go sobie na Panteonie. No i ten jeden nieszczęsny item, tutaj nic nie poradzimy. W ogóle 7 osób jeszcze żyje. Ciekawe. Kindred bardzo potrzebna, dziękuję. Bez Kindred byśmy tutaj na pewno dostali ogromne obrażenia, moglibyśmy nawet z 20 HP stracić. Na szczęście się udało obyć bez tego. 6 graczy, 5 graczy. 5 graczy w tej chwili. Teraz tak naprawdę co jest dla nas najważniejsze, to zlevelować do 9 poziomu. Pytanie, czy jesteśmy to w ogóle w stanie zrobić. Nie możemy zmieniać nic w ustawieniach tak naprawdę. Tak mi się wydaje. Kurczę, ale ma przedmioty. No dobra, powinniśmy, ale mamy 6 sekund. Dobra, nie zdążymy. Nie zdążymy. Zostawiamy jak zostawiamy. Gramy na plejadę dziwnych stworów tutaj. Dobrze, zostało top 4. To już dla nas dobrze. Hextech Gunblade. No chyba na Panteonie po prostu to rozdamy. Będzie się także leczył z tego true damage'u. Dobra, nie ma sensu zmieniać. Dobra, zobaczmy, jakie oni mają ustawienie. No na tego nie musimy siedzieć w cornerze. Czy on ma RFC? Rapid Fire Cannon? Nie ma. Okej. Okay. To jest tak naprawdę najważniejsze, żeby nie uleczyć z siebie zdanych obrażeń, czyli potrzebuję Morello, potrzebuję Panteona, jest git. Panteon dostaje item.
Dobrze, no musimy zmienić swoją lokalizację. W taki sposób. Nawet w taki bym pomyślał. Co zrobimy z itemem? Rozdamy do Panteonie. Będziemy coś robić z niego teraz i tak na karuzeli. Z graczem graliśmy już dwa razy, bo tym razem zmieniliśmy pozycję. Pytanie, czy tam się to sprawdzi. Wydaje się być ok. Troszkę za bardzo nasze jednostki się rozeszły, ale i tak było warto. No dobrze, jest top 3 w tej chwili. Mamy 40 golda, 51 golda i to oznacza, że możemy zlevelować do 9 poziomu i myślę, że to jest bardzo istotne w tej chwili, żeby wstawić kolejnego Guardiana. A, jestem idiotą. Nie wiem, czemu kopnąłem się o 1 golda. Yikes. No ale już poszliśmy w to, więc muszę to zrobić i zrobimy tak. Obstawiamy w tym momencie Kindred z naszym MVP, więc musi mieć po prostu dodatkowy pancerz, żeby czasem nie zginęła. Panteon ma 170 pancerza, też jest dosyć sporo. Powinniśmy tutaj bez problemu rozwalić go na kawałki. Mam 54 HP. Dostanie teraz tyle damage, że koniec. Ten ma srebrnego Yasuo. No niestety upgrade'y nam się tutaj nie trafiają. Znowu gramy z samym graczem, ale tym razem na klona, który zadaje tyle samo obrażeń, ale... Znaczy, przepraszam, nie zadaje tyle samo obrażeń, bo nie ma Little Legend, który zadaje flat damage, ale za to ma test energii, więc tak samo potężne. Ale jak widzicie, Panteon na srebrnym jest po prostu rzeźnik. Absolutny rzeźnik. Nie ma skombinowanych itemów. Czyli dla mnie tak najbardziej teraz jest najważniejsze, żeby wziąć coś do armoru. I do armoru tak naprawdę jest nam najbardziej potrzebny miecz. Czyli to my z Forge'em byśmy z chęcią wzięli sobie. Bo on jest wtedy w stanie się jeszcze uleczyć z damage'u. Ciągle nie dostaliśmy jeszcze Sejuani. No ale nic na to nie poradzimy. Nic z tego nie chcemy. Z tego nic nie chcemy. Okej, to chcemy. Z tego nic nie chcemy. Z tego nic nie chcemy. Z tego nic nie chcemy, no niestety. No ale mamy Guardian Angela jeszcze na Fantomie, przepraszam, na naszym Panteonie, więc jest dobrze. Gramy przeciwko panu z Gunslingerami. Na szczęście nie wyłączył nam Panteona. Ile on ma tych Yasuo? 4 Yasuo ma. W sensie jeden srebrny i... Ciekawe. No ale żegnamy pana o zięble. O! Koniec gry! Okej. Okay. Czyli musiał przegrać z moim duchem, tak myślę. No cóż. Bardzo mi z tego powodu wszystko jedno.